Cześć wszystkim! Planujecie już wakacje? Sama rezerwacja lotu to spore wydatki, ale jak to jest, że lotniska na pasażerach zarabiają tak niewiele, a mimo to wychodzą na duży plus? Zajrzyjmy za kulisy przemysłu lotniczego, gdzie dowiemy się, jak lotniska zdzierają z nas kasę. I to nie tylko na butelkach wody mineralnej po 25 zł za sztukę. Nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomień, by dołączyć do jasnej strony życia. Port lotniczy w Los Angeles, Heathrow, czy port lotniczy w Dubaju to jedne z najbardziej zatłoczonych i największych lotnisk na świecie. Nie będzie więc to dla nas duże zaskoczenie, że to właśnie one najlepiej prosperują. Weźmy pod lupę lotnisko Heathrow w Londynie. W odróżnieniu od lotnisk częściowo finansowanych przez rząd, to lotnisko jest całkowicie prywatnym i najruchliwszym obiektem tego typu. To oznacza, że Heathrow utrzymuje się wyłącznie z zysków, które przynoszą mu pasażerowie, aktywnie bądź biernie. Heathrow obsługuje prawie 650 odlotów i przylotów dziennie, z czego wiele z nich transportuje też towary. Zapytacie, ilu pasażerów odwiedza lotnisko w ciągu roku? Aż 78 milionów. To prawie 215 tysięcy ludzi dziennie. W takim razie, ile może kosztować roczne utrzymanie lotniska Heathrow? Uważajcie, około 5 miliardów 580 milionów złotych. W tym garze dla pracowników, opłaty za media i tym podobne. Już same te koszty składają się na pokaźną sumę. Aby wyjść na zero, Heathrow musi zarabiać średnio 72 zł od pasażera, nie są to jednak tylko przychody z biletów. Do tej sumy dochodzą też wydatki pasażera na opłaty bagażowe i inne usługi dostępne na lotnisku. W jaki sposób lotniska przekonują ludzi, aby wydawali pieniądze na te dodatki? Istnieją liczne sztuczki, dzięki którym zostawiamy na lotniskach nasze ciężko zarobione pieniądze. Usługi. Lotnisko Heathrow zatrudnia setki ludzi, ale nie wszyscy z nich pracują bezpośrednio dla portu lotniczego. Heathrow wynajmuje powierzchnię wielu firmom, restauracjom, kontroli lotów, wypożyczalniom samochodów, sklepom z pamiątkami i tym podobnym. Te firmy dokładają się do zysków lotniska. Szczególnie restauracje i sklepy wolnocłowe są znane z absurdalnie wysokich cen. To przez to, że dużą część zysków przejmuje lotnisko. Nie bez powodu ci usługodawcy są rozmieszczani w bardzo strategicznych miejscach. Szczególnie na lotniskach o dużym natężeniu ruchu, bo przekłada się to na wyższy przychód z zakupów. To sprytne rozlokowanie widać w Heathrow gołym okiem. W większości przypadków, aby dostać się z jednego terminalu na drugi, pasażerowie muszą przejść przez labirynt sklepów wolnocłowych. Innym trikiem lotnisk jest czekanie z ogłoszeniem numeru bramki 45 do 90 minut przed odlotem. Dzięki temu ludzie gromadzą się w obszarach wolnocłowych i buszują po sklepach, dopóki ich numer bramki nie pojawi się na telebimie. W Stanach nie jest to tak często spotykane. Sprytnie Heathrow, bardzo sprytnie. Wynajem powierzchni użytkowej. Zwróciliście kiedyś uwagę na parkingi dla wypożyczalni aut i skupiska sklepów w pobliżu lotniska? Dzięki lotnisku te miejsca cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Ponownie, lotnisko pobiera opłaty za dzierżawy gruntów i innych powierzchni użytkowych. Hop, kasa w kieszeni. Usługi parkingowe. Jeśli nikt z Waszych znajomych nie ma czasu podrzucić Was na lotnisko, często wykorzystywaną alternatywą jest zostawienie auta na pobliskim parkingu. Te parkingi zwykle każą sobie słono płacić, co szybko zbiera się na całkiem dużą sumę. Helsińskie lotnisko w Finlandii oferuje aż 13 tysięcy miejsc parkingowych. Opłaty związane z przylotami i odlotami. Porty lotnicze zarabiają mnóstwo pieniędzy na przylotach i odlotach. Linie lotnicze zwykle płacą lotnisku około 35 tysięcy złotych od lądowania, choć ta kwota może różnić się w zależności od rozmiaru i typu samolotu. Na co przeznaczone są te opłaty? Na obsługę przypisanej bramki, pasa startowego i odprawę. Oraz na opłaty za zgubiony bagaż. Nie, to mamy za darmo. Z drugiej strony, samoloty wylatujące z lotniska płacą nie za wynajem usług, ale od pasażera. Cena ta zależy w dużym stopniu od tego, ilu jest pasażerów i jak długa jest to trasa. Linie lotnicze, które odpowiadają za bardzo dużą część przylotów i odlotów, mogą liczyć na specjalne zniżki i stałe stawki.
Jako że Heathrow jest ogólnie lotniskiem droższym dla lotów wychodzących, nie ma na nim wielu lotów krajowych, inaczej nie zarabiałoby aż tyle. Tak czy inaczej, pasażerowie więcej płacą za bilety z tego lotniska niż z mniejszych okolicznych lotnisk. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale nie wszystkie porty lotnicze działają w ten sposób. W Stanach Zjednoczonych większość lotnisk jest całkowicie lub częściowo finansowanych przez rząd, więc nie muszą aż tak bardzo skupiać się na przychodach. Ale nie martwcie się, także te lotniska mają w zanadrzu kilka sposobów, by wyciągnąć z nas trochę grosza. Więc jeśli każdy odlot i lądowanie są tak drogie, skąd linie lotnicze mają na to pieniądze? Znacie może odpowiedź? Z dodatkowych opłat związanych z rezerwacją i samym lotem. Jakby mało było opłat za bagaż, także w trakcie lotu pasażerowie ponoszą dodatkowe koszty. Są to między innymi filmy, posiłki i napoje. Od niedawna pasażerowie mogą też korzystać z Wi-Fi, bo w końcu kto z nas przeżyje dłużej niż godzinę bez ciągłego sprawdzania Instagrama, prawda? Wielu ludzi podróżuje biznesowo i musi non-stop być w kontakcie z klientami, co z pewnością ułatwia im Wi-Fi w samolocie. Opłaty za bagaż. Jeśli w ostatnich latach podróżowaliście samolotem, wiecie dokładnie, jaką bolączką mogą być opłaty za bagaż. Choć wiele linii lotniczych dopuszcza jeden bagaż podręczny, prawdopodobnie i tak zapłaciliście 100 do 250 zł za drugą, maksymalnie 20-kilogramową torbę. Co gorsza, każdy kolejny kilogram to dodatkowe wydatki. Te opłaty na koniec roku tworzą całkiem niezłą sumkę. Według niedawnych badań firm konsultingowych IdeaWorks Company i Car Traveler, w 2017 roku samo US Airlines zarobiło na opłatach dodatkowych aż 213 milionów złotych. Na poziomie globalnym tego samego roku było to sporo ponad 300 miliardów złotych. Pewnie połowę zapłaciłem sam. Podczas gdy rząd i prywatne lotniska zarabiają dobrą kasę, my mamy wrażenie, że zaraz pójdziemy z torbami. Ceny biletów nawet tanich linii lotniczych są wciąż bardzo wysokie. Kiedy podliczymy opłaty za bagaż czy dodatkowe usługi, sam bilet przestaje być taką świetną okazją. Jeśli chcecie zaoszczędzić trochę na podróżach, mamy dla Was kilka porad. Numer 1. Przynieście własne poduszki. Na większości lotów dodatkowy koc czy poduszka to dodatkowe koszty, o ile nie jesteście w pierwszej klasie. Zamiast dużej poduchy weźcie ze sobą puchową kurtkę. Dzięki temu nie będziecie musieli płacić za poduszkę w trakcie lotu. Numer 2. Zabierzcie własne przekąski. Posiłki na lotnisku i w samolocie są wyjątkowo drogie. Po co od razu wydawać wszystkie pieniądze, skoro nawet nie zaczęliśmy jeszcze wakacji? O ile nie łamie to przepisów bezpieczeństwa dotyczących bagażu podręcznego, zapakujcie sobie kanapkę i oszczędzicie co najmniej 25 zł. Numer 3. Ściągnijcie sobie wcześniej film. Rozrywka w samolocie to dodatkowy wydatek. Niektóre linie lotnicze oferują ją bezpłatnie, jednak zazwyczaj za kablówkę czy filmy musimy dopłacać. Zamiast tego ściągnijcie jeden lub dwa filmy z Netflixa, zanim wylecicie, będziecie mieli swoją własną rozrywkę. Tylko się nie zdziwcie, gdy siedzący obok pasażerowie będą Wam co chwilę zaglądać przez ramię. Oczywiście możecie im zaoferować jedną słuchawkę i wziąć za nią dodatkowego piątaka. Taka sugestia. Jeśli sądzicie, że porty lotnicze pobierają od usługodawców i linii zbyt duże sumy, może zaproponujecie jakieś lepsze rozwiązanie? Podzielcie się z nami wrażeniami w komentarzach, bardzo chętnie je czytamy. Nie zapomnijcie polubić nasz filmik, podzielić się nim z przyjaciółmi i kliknąć subskrybuj. Zostańcie z nami na jasnej stronie.